Kły, szczęki, macki, ostre dzioby. Miliony lat temu tak właśnie wyglądała Ziemia. Była pełna groźnych drapieżników i bezlitosnych zabójców. Ale czy w tej prehistorycznej dżungli mógłby przetrwać człowiek? Niegroźne wymarłe zwierzęta. W pradawnym świecie, zamieszkałym przez różne wymarłe bestie, niebezpieczeństwa czyhałyby na nas za każdym krzakiem. Z ogromnym ryzykiem wiązałoby się spotkanie z nawet najbardziej nieszkodliwym stworzeniem, takim jak ptak dodo. Był to starożytny krewny gołębi. Nie mógł jednak latać z powodu zbyt małych skrzydeł. Naukowcy mówią, że dodo mógł zaszkodzić tylko sobie. Ale to nieprawda. Ptak ten miał bardzo silne nogi. Gdyby więc dostrzegł człowieka, bez problemu by go dogonił. Z kolei jego dziób był 46 razy większy niż u gołębia. Rana po ataku dodo może i nie byłaby śmiertelna, ale z pewnością bolesna. Jednak w prehistorii żyły dużo groźniejsze bestie. 23 miliony lat temu. 23 miliony lat temu w lasach deszczowych można było natknąć się na znacznie większego zwierza – Platybelodona. Ten prehistoryczny słoń nie gustowałby w ludziach, bo był roślinożercą. A jego przerażająca szczęka stanowiła jedynie połączenie pyska z trąbą, jak u współczesnych potomków. Kły służyły mu za zęby. Były ostre, więc mogły przecinać twardą roślinność i zdzierać korę z drzew. Dolne kły tego trąbowca miały prawie metr długości. Ale nas prędzej postraszyłby tymi górnymi. Były one krótsze i skierowane do przodu, w dół. Z łatwością przebiłyby osobę, która wdarłaby się na jego terytorium, nie pozostawiając jej szans na ucieczkę. Ale najstraszliwszym aspektem życia w pradawnych lasach było to, że gdziekolwiek byśmy nie poszli, tam czaiłoby się nowe zagrożenie. W tych zaroślach mogłaby się kryć największa małpa w historii życia na Ziemi – gigantopitek. Ssak ten mierzył 3 metry, lecz i on był na wegetariańskiej diecie. Ustalono to, gdy naukowcy zbadali dobrze zachowaną szczękę gigantopiteka. Choć jego zęby były ogromne i pokryte grubym szkliwem, miały stosunkowo płaską powierzchnię. Służyły mu wyłącznie do rzucia owoców i roślin. Jednak bestia swoim potężnym ciosem mogłaby zmiażdżyć człowieka. Gigantopitek ważył bowiem 300 kg. Dlatego by przetrwać w prehistorycznej dżungli, człowiek cały czas musiałby być czujny. A przy tym stale zerkać pod nogi. Bowiem oprócz przesłodkiej sarduszki, czy... pięknej ropuchy złotej, można było też natknąć się na coś rodem z horroru. Najgroźniejsze szczęki w prehistorii. Przy wodach w okresie Pleistocenu grasował olbrzymi gad – Kwinkana. Nie było przed nim ucieczki. W przeciwieństwie do współczesnych aligatorów, bestia ta nie czołgała się po lądzie, tylko biegła o wyprostowanych nogach. Kwinkana była 1,5 raza dłuższa niż słynny wśród Volkswagenów garbus. Jej szczęki były pełne zakrzywionych zębów, które wyglądały jak ostrza i działały jak maszynka do mięsa. Nawet gdyby ktoś wydostał się z paszczy tego potwora, to umarłby z powodu utraty krwi, bo jego ciało byłoby jak sitko. A gad czekałby tylko, aż ofiara będzie na tyle wycieńczona, by przestać uciekać. Jedynym ratunkiem byłoby wejście na drzewo, ale tam mógłby czyhać niedźwiedź krótkopyski. Ten 3,5-metrowy zwierz niestety nie zajadał się miodem. Był niemal wyłącznie mięsożerny i codziennie spożywał 16 kg mięsa. Człowiekiem najadłby się więc na 5 dni. Choć niedźwiedź miał czaszkę podobną do kociej, nie był ani trochę uroczy. Miał masywne kły skierowane w różne strony, jak u tygrysa. Dzięki potężnym mięśniom szczęki gryzł mocno i śmiertelnie. Jego boczne zęby przecięłyby nie tylko ludzkie ciało, lecz również ścięgna i kość.
Ale niedźwiedź krótkopyski nie był jedynym wygłodniałym drapieżnikiem w pradawnym lesie. 3000 lat temu można było tam spotkać wilkowora, inaczej zwanego wilkiem tasmańskim. Wyglądał jak pies, lecz żył tak jak wilk. Miał paski jak tygrys oraz torbę i ogon jak kangur. A jakby taka mieszanka nie była wystarczająco straszna, miał też paszczę, która otwierała się na 120 stopni. Jego ugryzienie było potworne. Jedyną szansą na przeżycie była ucieczka. Miał on bowiem sztywny i niezdarny chód, który uniemożliwiał mu sprawne bieganie. Szczególnie, że skakał na tylnych łapach jak kangur. Wilkowory zapowiadały swój atak szybkim, chrapliwym szczekaniem, które brzmiało jakby miały kaszel. Jedyną bestią, która mogła otwierać pysk równie szeroko co wilk tasmański, był Gorgonops. Jego szczęka rozszerzała się na ponad 90 stopni. Gorgonops był jednak dużo większy niż wilkowór i na tyle wysoki, by spojrzeć człowiekowi prosto w oczy. Mógł nawet wstać i pobiec za ofiarą na tylnych łapach. Był pierwszą szablozębną istotą na świecie. Mógł zagryźć ofiarę z ukrycia. Za to resztkami zostawionymi przez Gorgonopsa żywił się padlinożerca Andriu Sarchus. Najpierw wbijał swoje kły w mięso, po czym płaskimi zębami policzkowymi miażdżył kości. Najczęściej szukał pożywienia na plażach wzdłuż wybrzeża. Aby więc nie skończyć jak pokarm, trzeba było przetrwać walkę z Gorgonopsem, który zabijał jednym ugryzieniem. Chociaż tak szybka śmierć wcale nie była najgorszą opcją, bowiem w prehistorycznej dżungli niektóre potwory lubiły zabijać powoli i bardzo boleśnie. Okrutni wymarli zabójcy. W pradawnym lesie było takie miejsce, z którego uciec można było tylko cudem. Ten odcisk łapy, przypominający ślad tyranozaura, należał tak naprawdę do tak zwanego ptaka grozy. Ten prawie 1,5-metrowy zabójczy potwór miał długie, potężne nogi. Z ich pomocą mógł dogonić każdą zdobycz. I to z prędkością współczesnej gazeli, czyli 97 km na godzinę. Po doścignięciu ofiary, ptak powalał ją na ziemię i kopał pazurami, przebijając jej skórę. Taka śmierć niestety nie była natychmiastowa. Gdyby bestia dopadła człowieka, przecięłaby jego tułów i wyjadła wnętrzności. Aby uniknąć tego losu, najlepiej uciekać przed nią zygzakami. Bowiem choć biegała bardzo szybko, to tylko w linii prostej. Rozsądnym byłoby wspiąć się na drzewo, bo ptak ten nie potrafił latać. Tam jednak mogły kryć się inne, świetnie zakamuflowane drapieżniki, takie jak olbrzymi wąż, tytanoboa. Był niemal nie do wykrycia, choć rozmiarem przypominał 5-piętrowy budynek. Gad ten miał bowiem matowy kolor, dzięki czemu podkradał się do ofiary zupełnie niedostrzeżony. Nie miał kłów, ale jego małe zęby były ostre i zakrzywione do wewnątrz, uniemożliwiając ucieczkę. Przed zjedzeniem ofiary tytanoboa zwykle ją dusił. Obejmował jej całe ciało i zaczynał ściskać mięśnie tak mocno, że ta nie mogła oddychać. W ten sposób dusiła się, zanim wąż zdążył złamać jej kości. Pod warunkiem, że ktoś go nie uprzedził. Często bowiem okradał go pierzasty drapieżnik. Argentavis. Skrzydła tego ptaka miały taką samą rozpiętość, co płat śmigła w helikopterze. Argentavis zabierał zdobycz do swojego gniazda, by nakarmić młode. Te wbijały swoje dzioby w ofiarę, rozdzierając ją w różne strony. Jednak gorsze od rozczłonkowania przez pisklęta byłoby spotkanie z wielkim jaszczurem, megalanią. Była ona 4 razy większa od człowieka.
Megalania polowała z ukrycia. Potrafiła tak długo czekać, by nagle szybko zaatakować, przegryzając kończyny ofiary i przecinając jej ścięgna ostrymi zębami. Gdy zdobycz była już wycieńczona, jaszczur wstrzykiwał jej w szyję truciznę. Na koniec rozpruwał jej brzuch i zaczynał zjadać ją żywcem. Jedyną szansą na uniknięcie tak makabrycznej śmierci była ucieczka, jak zresztą w większości przypadków spotkań z pradawnymi bestiami. Megalania była dość niezdarna, ale świetnie pływała w płytkich wodach. Najlepszym rozwiązaniem było więc płynąć jak najdalej od wybrzeża. Jednak głębokie wody prehistorii zamieszkiwały prawdziwe potwory. Bezlitosne podwodne potwory. Drapieżnikiem, który pierwszy wyczułby człowieka w wodzie, musiałby być Anomalocaris, bo jego oczy wyposażone były w tysiące soczewek. Ten pradawny bezkręgowiec był wielkości 6 krewetek tygrysich. Tropił ofiarę pływając w wodzie z falującymi płetwami i dużym ogonem przypominającym wachlarz. Gdyby dostrzegł człowieka, chwyciłby go kolczastymi łapami i rozerwał jego ciało kwadratowymi zębami. Ucieczka przed nim byłaby więc możliwa tylko pod warunkiem, że zauważysz go, nim ten wytropi ciebie. Ale w wodach prehistorii żyły dużo szybsze stworzenia. Takie jak wielkorak Jackalopterus. Miał równie dobry wzrok co Anomalocaris, więc i on nie zostawiłby nam zbyt wiele czasu na ucieczkę. Za to jego ruchy były dużo sprawniejsze od wielkiej krewetki, którą zresztą przewyższał również rozmiarem. Mierzył tyle co trzyosobowy ponton, czyli 2,5 metra. Lecz co najważniejsze, miał olbrzymie, potężne pazury. Przed pożarciem człowieka rozerwałby go na małe kawałki. Jedyną kryjówką przed nim była podwodna jaskinia. Ale w oceanach paleozoiku mieszkały jeszcze straszniejsze bestie. Na przykład rekiny, ale nie jakieś tam zwyklaki, tylko takie z piłą łańcuchową zamiast szczęki jak Helicoprion. Zębatą spiralą usuwał łuski z ryb i piłował muszle. Jednak balast ten sprawiał, że rekin kiepsko pływał, tworząc przy tym swego rodzaju turbulencje, które ostrzegały potencjalne ofiary przed atakiem. Żył tam też potwór z niebywałym czasem reakcji. Błyskawicznie chwyciłby człowieka za nogę swoimi mackami i pociągnął go na dno. To Cameroceras, który polował z ukrycia. Mierzył tyle, co słup telefoniczny. I nie sposób było uciec przed jego mackami. Gigant ten miał coś na wzór paszczy. Twardy, keratynowy dziób. Przebiłby człowieka, nawet gdyby ten miał na sobie kamizelkę kuloodporną. Z dzioba wysuwał mu się zębaty język, który rozrywał tkankę miękką. Głowonóg ten był jednym z największych podwodnych zagrożeń. W walce ulegał jedynie mozazaurowi. Gad ten był długi na 18 metrów, czyli jak 3 pontony. Nie interesowałby się raczej ludźmi, bo byliby dla niego zbyt mali. Jego główną ofiarą był właśnie Cameroceras. Kości twarzy tego olbrzymiego mięsożercy były szerokie i potężne, połączone z masywną czaszką. Dzięki temu mozazaur mógł zmiażdżyć swoją zdobycz. Najpierw uderzał głowonoga pyskiem, a dopiero potem zaczynał go jeść. Walka dwóch morskich tytanów tworzyła wir, który ściągał na dno wszystko w pobliżu. Jak widać, szanse człowieka na przeżycie nie tylko w prehistorycznej dżungli, ale i w oceanie byłyby zerowe.